swej dawnej miłości, Geralt trafił w pobliże wsi Biały Sad. Zdawało się, że czarodziejka wyprzedza Wiedźmina tylko o krok, ale cały czas pozostawała nieuchwytna. Cześć i siemanko, z tej strony Kozak, witam was w kolejnym odcinku, zagrajmy w Wiedźmin 3 Dziki Gon. Kontynuujemy sobie dalej główną fabułę, żeby znaleźć ten Yennefer. Dobra, idziemy sobie teraz do tego, jak daleko mamy. Dobra, ja wiem jak się obsługiwać tą mapą. Kapkę daleko. Ale moglibyśmy sobie pozwiedzać trochę mapy. Moglibyśmy sobie tutaj iść najpierw. To nie będzie takie głupie. Dobra, alchemia, co ja tu w ogóle mam? Jest kółeczkę, bym sobie nie chciał już mieć. Dobra, pozbieramy sobie tych roślin. One później tak czy siak będą mi potrzebne niektóre. Tutaj coś mam. Niech bogowie mają cię w swoich górach. Chłodka, gdzie ty idziesz? Hej! Dobra. Polecimy sobie tam odkryć to miejsce, uratować tą wioskę. Nie wiem, czy dam radę, bo tam pewnie bandyci będą. Nie wiem, na który poziom. Ciężko to stwierdzić teraz. Tu jest zielarka. Teraz wolniej. Pozbieram sobie, trochę rzeczy jest. Chodź tu, płotka, gdzie ty zaś idziesz? Poziom. No, miał być Quen, a nie Ikni. Dobra. Nie uciekaj, jadę. Dobra, jakoś w miarę to idzie. One się jeszcze leczą. Gdzie ty jesteś? Nie zdążyłem sobie pozbierać rzeczy. Dobra, ale tam jakieś doświadczenie będzie. Zawsze tam coś. Dobra. Gdzie są te ciała z tych? No, chętnie pozbieram, bo się przyda. Na miksturki. Kości.
Tu jeszcze coś jest. Zapiszę sobie grę od razu, bo nie wiem... Aha, dobra. Czy mogę sobie coś tu podnieść? A, nie obserwujemy. Dobra. Mogę was okraść? Czy nie bardzo? Chyba mogę. Nie ma strażników, więc chyba raczej będę mógł im coś ukraść. Dobra, idziemy sobie dalej. Chlebka sobie zjemy, albo nie, tylko wodę sobie weźmiemy. Znowu mi sarny drzewka poobierzały. Dobra, tu jest jakiś quest. Weźmiemy sobie go oczywiście. Już wiem, co się stało. Quest, zarobiłem go kiedyś. Potwory z bugiem! Mówili, że to niebezpieczna droga, ale nie usłuchałem, no to mam za swoje. Mniej samokrytyki i więcej konkretów. Powiedz, co się stało i jak ci pomóc. I pamiętaj, że Wiedźmini nie pracują za darmo. Kodeks zabrania. No... Wybierałem się do Czarnych na handel. Nagle koń się spłoszył i zjechał z drogi. Na wyboju zleciałem z kozła, a wóz poturlał się dalej. Zaraz usłyszałem jakieś bulgotanie, rżenie i blaskanie. Coś tam było. Chyba zżarło siwka z kopytami. Towar został pewnie na wozie, ale samemu strach sprawdzić. Myślałem, że może wy... Najbardziej mi na takiej skrzyneczce zależy. Przynieść ją, błagam. Niech będzie, idę. Jeśli znajdę tę skrzynkę, dam znać. Później się zrobimy tego questa. Jest dość prosty. Ale na razie bym chciał właśnie jechać do Yennefer, tam właśnie, do tego zapytać o nią. Czarnych i dostaniemy zlecenie na gryfa. Barbarzyńcy. Doir and Arthur. Dobra, lecimy se. Obóz wojskowy. Miejscowi mają wstęp tylko za pozwoleniem dowódcy garnizonu. A wyglądam ci na miejscowego? Wyglądasz na kogoś, kto sprawia kłopoty. Wręcz przeciwnie, ja je rozwiązuję. Jestem Wiedźminem. Wiedźminem? Kapitan Peter Sar Gwynlew jest w wieży. Za bramą w prawo. No proszę, nie tacy czarni straszni. Jak chcecie, potraficie być mili. Nie przyzwyczajaj się, Nordlingu. Do wieży! Koltes Gryfene Salva. Hector? Dobra. Tu jeszcze kowal jest. Będziemy musieli zarekwirować część naszych zbiorów. Ale idziemy sobie tutaj na... do góry. To ile wieś darzyta? I ile powiecie, wasza ekscelencjo? Spójrz mi na ręce. No spójrz. Widzisz te odciski? To nie są ręce żadnej ekscelencji, tylko rolnika. Więc rozmawiajmy jak chłop z chłopem. Ile możecie dać? 40 korców. Byłoby więcej, ale nasi... To jest... Temercycy wcześniej już zabrali i... Dacie 30 i też będzie dobrze. No, przybijmy targu. Spodziewam się transportu niedługo. Dziękuję. Pięknie dziękuję.
Poza sołtysem wzywałem to tylko kowala Wiliego. Krasnoluda. Trochę jesteś na niego za wysoki. Jemu też coś skonfiskujesz? Jeśli to będzie konieczne, oczywiście. Jest wojna, jeśli nie zauważyłeś. Coś ty za jeden, mów. Geralt z Rivii, Wiedźmin. Vadgern. To tłumaczy, czemu nie słyszałem kroków. Czego tu szukasz? Yennefer z Wengerbergu. Gdzie pojechała? To tajemnica wojskowa. Nie wywaliłeś mnie jeszcze za drzwi, nie wyzwałeś straży, czyli złożysz ofertę. Gdzieś w okolicy zaląkł się Gryf. Zabij go, a wtedy zobaczę, co da się zrobić. Czemu tak ci zależy na tym Gryfie? Bo zależy mi na ludziach. Ta bestia zabiła już 9 osób, w tym kilku moich żołnierzy. Żeby ją utłuc, musiałbym wyprowadzić cały garnizon, przeczesać las, puścić nagonkę. A to niemożliwe. A co, za duża fatyga? Nie, za duże ryzyko. Nie mogę rozpraszać sił. Wojska temerskie zostały rozbite, ale ludzie tylko czekają, żeby chwycić za broń. W sprawie Gryfa mogę więc albo siedzieć z założonymi rękoma, albo nająć profesjonalistę. Umowa stoi, ale nim zacznę, parę pytań. Wiesz, gdzie Gryf może mieć leże? Z początku trzymał się Lisiego Boru. Wysłałem tam patrol, 5 młodych chłopaków. 2 dni później znalazł ich myśliwy. Gdyby nie nasze blachy, nie poznałbym ich. Od tego czasu Gryf atakuje, gdzie popadnie. Na wsi, na polach, na trakcie. Czyli porzucił legowisko. Trzeba zastawić pułapkę. Po to nie wnoszę, że to nie będzie proste. Czego ci trzeba? Muszę zdobyć pewne zioło na przynętę. Szakła. Gryf wyczuje jego zapach z 10 mil. Szakłak. Pierwsze słyszę, ale nie jestem jeszcze zbyt biegły we wspólnym. Najpierw pewnie opanowałeś podstawowe zwroty. Ręce do góry, egzekucja. Nie, najpierw były powiedzenia. Na przykład nie igraj z ogniem. Idź do Tomiry. To zielarka, mieszka przy rozstajach. Pokieruje cię. Potrzebuję więcej informacji o tym osobniku. Jakie jest płci? Czemu porzucił leże? Przyprowadzić świadków? Nie powiedzą nic ponad to, co już wiem. Muszę obejrzeć miejsce, gdzie zginęli twoi ludzie. Jak nazywa się myśliwy, który ich znalazł? Myszła. Ma chatę na południe od wsi, pod całym lasem. Pomocny człowiek. Chociaż nieco dziwny. To Mira i Mysław. Dzięki. Ezund, jak ten? Dobra. Serit Stalin Seam? Kowala na razie nie potrzebuje. Później będziemy sobie naprawiać broń. Teraz przydałoby się jakieś też poboczne questy porobić. Bo się złoto przyda. Tak, ja wiem, co też szybka podróż. Tu i tu. Nie mam jeszcze te pytajniki, chciałbym sobie je ogarnąć. Gdzie by se tu iść najpierw? Chodźmy na razie tu. Parę pytajników sobie zobaczymy.
zaznacz mi tam, gro, proszę cię. No tak, konia sobie weźmiemy. Lecimy teraz do tego pytajnika, tam chyba też bandyci będą. Z tego co pamiętam. Aha, dobra, już wiem. Tutaj trzeba na górę wejść, tam będą bandyci. Dobra. Które przygotuję. Chciałem, żeby spadł, bo chciałem parę rzeczy od nich wziąć. Twoja dupa należy teraz do mnie! Dobra, tam jest łucznik właśnie. Ale wilki są taki z nimi na razie. Tu powinna być właśnie skrzynki, to powinny być jakieś. Chyba raczej nic nie będzie. O, tu jeszcze mam jakieś roślinki. Myślałem, że zginę. Dobra, odkryjemy sobie jeszcze jakieś miejsce. Tutaj jest fajne itemy są, ale tam na razie nie dam rady. Niestety. Bo tam są te topielce chyba. One są chyba na 6 albo 8 poziom, już nie pamiętam. Tam jest dużo fajnych rzeczy, tam idzie fajny miecz znaleźć. Ale na razie nie dałbym sobie rady po prostu. No i w sumie tyle, nie? O, mamy znowu bandytów. Dobra, już wiem, kim się trzeba zająć. Tym łucznikiem. Tam śmieci są na początek gry. Tu jeszcze był jeden. Najlepiej się zabija z konia. Łotka, gdzie ty idziesz? Co jeszcze bym mógł sobie odkryć? Albo coś. Tu jeszcze możemy. Ale to już innym razem, bo to pewnie będzie ten siedlisko gniazdo potworów, po prostu ja nie mam jeszcze petard, żeby rozwalić to gniazdo. Więc sobie już normalnie pójdziemy
questa jakiegoś zrobić. Pójdziemy najpierw tutaj. Potem pójdziemy jakieś poboczne robić najwyżej. Albo coś. Ależ wieje. A potem się zobaczy. Dobra, tyle z buta, już podejdziemy. Pierwsze mam iść do myśliwego. Ale pójdziemy sobie najpierw tu. Pytałem, że coś koło ze 100-150 odcinków będzie, jak nie lepiej. O Wiedźminie. Przeszkadzam? Wręcz przeciwnie, podaj mi dwugrot. To ten... czerwony kwiat. No, no, widzę, że mam do czynienia ze znawcą. To za dużo powiedziane, ale coś o ziołach wiem. Na przykład, że dwugrot jest trujący. W dużych dawkach. W małych uśmierza ból i wywołuje miłe sny. To wszystko, co mogę dla niej zrobić. To Gryf ją tak urządził? Lenę? Tak. Dopadł ją, jak szła nocą przez las. Nocą? Przez las? W czasie wojny? Umówiła się na schadzkę. Wiecie, młodzi. Z miłości zrobią każdą głupotę. Rany się goją, ale i tak umrze. Krew zbiera jej się pod czaszką. Na to moje eliksiry nic nie poradzą. Mógłbym spróbować jej pomóc. Jaskółka leczy nawet wewnętrzne obrażenia. Ale? Wiedźmińskie eliksiry nie są dla ludzi. Ona i tak umrze. Tak, spokojną śmiercią, pod wpływem twoich specyfików. A jeśli podam jaskółkę i coś pójdzie nie tak, cała wieś będzie słyszeć jej wycie. Rozumiem. Zrobisz, jak uważasz. Szukam szakłaku. Rośnie tu gdzieś w okolicy? Na dnie rzeki, tam gdzie koryto najszersze. Ale wiecie, że jak się go wyjmie z wody... Będzie śmierdzieć gorzej niż padlina? Na to liczę. Poluję na Gryfa. Szakłak jest mi potrzebny na przynętę. Tak sobie myślę. Parę lat temu pod mostem zalęgły się utopce. Cała wieś musiała się zrzucić, żeby starczyło na Wiedźmina. To kogo tu stać na to, żeby zapłacić za Gryfa? Kapitana Petera Sar... coś tam, coś tam. A, dobrze wiedzieć, że czarnym nasze dobro leży na sercu. Nie sądzę, żeby wasze dobro obchodziło cesarza Emchyra, ale kapitana chyba tak, to przyzwoity facet. W wojsku nie ma przyzwoitych ludzi, są tylko rozkazy. Nie jesteś stąd, prawda? Dużo w tobie goryczy. Za dużo, jak na kogoś, kto spędził całe życie w chatce na końcu świata. Zgadza się. A tobie gdzieś się śpieszy. Inaczej nie robiłbyś przynęty, tylko czekał, aż Gryf znowu uderzy. Czuję, że moglibyśmy odbyć ciekawą rozmowę. Może następnym razem. Widzę, że tutaj nie ma co wziąć za bardzo. To na łożu śmierci też sobie zrobimy tego questa. No, tu są jeszcze jakieś roślinki. Zbieram sobie też je. Co mi brakuje w sumie do jaskółeczki? Zobaczmy. Żeby jaskółeczkę mieć, no to trzeba te utopce pozabijać. Czy to pielce, już nie pamiętam, jak się to nazywa, utopce chyba. Mniejsza z tym. Tam se pójdziemy później. Możemy teraz w sumie sobie iść do tego myśliwego. Jedź, płotka! Teraz za niedługo będzie trzeba kończyć odcinek. I w kolejnym odcinku sobie na spokojnie robić poboczne questy. Nie tylko główne teraz. Dobra kobieto, zaprowadzi mnie na drogę do Wyzimy? Teraz wolno.
Oczywiście, że to kryj pracuje. Wpierw czarni do was przyszli, teraz kryj. No i na spokojnie sobie robić wszystko po kolei, nie? Jest tam kto? Pewnie poszedł polować. Ślady są świeże. Mysław dopiero co wyszedł z domu. Tutaj będzie, to będą wilki chyba. Ty jesteś Mysław? Słyszysz? Wilki? Chociaż nie, dzikie psy. Tak, a one od wilków groźniejsze. Ja idę do lasu za grubszą zwierzyną. Gdzie znalazłeś wygartczyków zabitych przez gryfa? A, już rozumiem. Wyście Wiedźmin. Ten zabójca potworów, o którym we wsi mówią. Mhm. Wskażę wam drogę, a jakże, ale muszę ubić te kundle, nim komu krzywdę zrobię. Pomożecie? Znaczy, jeśli nie żal wam na nich tępić srebrnych mieczy. Czemu nie? Gryf nie ucieknie. Nie, ale psy mogą, więc stawiajcie stopy ostrożnie. Od dawna macie problem z tymi psami? Odkąd zaczęła się wojna. Jak żołnierz przez wieś idzie, babę zgwałci i zadusi, chłopa zabije dla zabawy, a krowę na mięso. Ale kundla najwyżej kopnie. No to łączą się te bezdomne wórki w stada. Głodne, wychudzone, całe w strupach, ale zdechnąć nie chcą. Bo te psy są cwane, cwańsze nawet niż lisy i strasznie cięte na ludzi. Za późno, znów kogoś dopadły. A. Dobra. Jeszcze rąbana, bo tutaj ich jest strasznie dużo. Jeszcze zginę, kurde. Mięsko trzeba zbierać. Dobra, coś tu jeszcze jest? Nie, nie ma nic. Dieter. Znasz go? Służyliśmy razem u dziedzica, tam gdzie teraz czarne wojsko stoi. On był stajennym, ja nadwornym myśliwym. Ale to było zanim... To było dawno temu. Zanim co? Zanim mnie wypędzono ze wsi. Co takiego zrobiłeś? Nic. Jestem odmieńcem. Wybaczcie, nie chcę o tym mówić. Też jestem odmieńcem. Tak, ale innego rodzaju. Jeśli to likantropizm, mogę pomóc. Co? Likantropizm, wilkołactwo. Załatwiałem już takie sprawy. To zwykle proste klątwy, które... Syn dziedzica Florian i ja kochaliśmy się. Dieter nakrył nas w stajni. Mnie wygnano, a Florian się powiesił. Dziedzic zaczął potem pić, majątek podupadł. Ot, cała historia. Przykro mi. Stare czasy. Miałem ci pokazać miejsce, gdzie znalazłem Nilfgaardczyków. Chodź. Wiesz coś o tym gryfie? O, niewiele, to nie zwierzyna dla mnie. Za to ty dla gryfa jesteś w sam raz. Choćby dlatego powinieneś się nim pracować. Ja wiem, jak cicho po lesie chodzić. Także nawet gryf mnie zoczy. Dobra, lecimy sobie dalej. Pójdziemy sobie do tego miejsca i zakończymy sobie odcinek. Dobra. Idziemy, idziemy. Dawaj, dawaj. W sumie pobiegniemy, będzie szybciej.
szkoda marnować czasu. Witajcie. To tu. Jeden leżał tam, pod pinkiem, bez głowy. Drugi wisiał na gałęzi, a flaki mu zwisały aż do... Uważajcie na siebie. Nie ma co płakać. To byli Nilfgaardczycy. To byli chłopcy, tylko zakuci w czarne blachy. Bywajcie. No i tutaj sobie zakończymy odcinek, więc do zobaczenia w kolejnych. Na razie, cześć.